2012 roku, korzystając z okazji, chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia, powodzenia w sztuce wędkarskiej i oczywiście złowienie jak największego okaza medalowego. Cóż ja to jeszcze chciałem powiedzieć. Jak co roku, moi drodzy, muszę z przykrością stwierdzić, że z naszego grona znowu było kilku kolegów. Dlatego też prosiłbym wszystkich o powstanie i uczcienie. Chciałbym teraz powołać tutaj kolegę Pasiewskiego na przewodniczącego naszego tutaj zebrania walnego. Czy kolega Pasiewski wyraża zgodę? Tak, tak. Czy może ktoś z sali chciałby przewodniczyć zebraniu? Czy jest jakaś osoba chętna? Jeżeli nie ma, to proszę o przegłosowanie kandydatury Jerzego Kwaśniewskiego na przewodniczącego zebrania. Proszę rękę do góry, kto jest za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Związku Europejskiego w dniu 2 lipca 2011 roku otrzymał kolega Kazimierz Zasadziński srebrną odznakę PZW za zasługi dla wędkarstwa polskiego. Gratuluję. Nagrodami rzeczowymi za wkład, szczególnie jeśli chodzi o nasze stawy w Śnawce Dolnej i na zbiorniku w Dzikowcu. I są to Kwaśniewski Jerzy, następny Ryszard Telus. Niestety Kwaśniewski Jerzy został dyplom. Dziękuję. Ryszard Teres. Panie Ryszard, to panu zdjęcie ma? Patrz pan. Ja. Nakręci się tam. A, ale pan musi podeprzeć. Czołem. Jak wiecie, to ma komputer, Rysiu teraz prowadzi naszą stronę internetową. Jest ta strona naprawdę ciekawa nasza, bogata. I oprócz tego duży wkład jego pracy na stawach. W zasadzie Kazimierz, gospodarz naszych stawów. Jest, należy. Dziękuję panie kandydierzu. To jak wiecie, to jest nasz gospodarz, który dba o nasze stawy i jak widzimy, te stawy wyglądają tak. Jak Rysiu pokazuje, to właśnie... Szustakowski i Józef. Tylko nie słyszę jakichś poklasków. Pan Józef bardzo dziękuję panu Józefie. Salwinicki Jan. Co ty na tym jest? Dobrze pamiętam. Złota rączka. Złota rączka. Rybkiewicz Jan.
Tak jest. Za niedługo, Państwo. Śniegi puszczą, kosimy. Nie zamykamy. Pan Julian. Julian jest chory, to nagroda zostanie dostarczona. Proszę kolejny. Proszę jeszcze mało kogoś. Proszę tu kolegę Ryszarda Morozowego, który, jak to się mówi, opuścił sanatorium, żeby być na naszym poradniu. Na bardzo blisko. Proszę kolegu, prosiłbym tu naszego prezesa jeszcze. My jako zarząd żeśmy się złożyli, bo prezes stwierdził, że po prostu nie wypada mu przyjąć nagrody z pieniędzy koła, więc złożyliśmy się jako zarząd i podobaliśmy prezesowi też skromny upominek za jego wkład. Za aktywny udział w pracach na rzecz koła Słonowa Luda w roku 2011. Chciałbym podziękować bardzo za tą nagrodę, miłe to uczucie. Zwłaszcza, że człowiek niespodziewanie ją dostaje. Serdecznie dziękuję, że został doceniony mój wkład, ta praca, jaką tam włożyłem w działalność naszego koła. Dziękuję bardzo. Plan pracy koła numer 19 Słup w Nowej Rodzie na rok 2012. Pierwsze, comiesięczne posiedzenie zarządu koła odbywać się będzie w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca z wakacyjną przerwą w miesiącu sierpniu. Egzaminy na kartę wędkarską będą przeprowadzone w każdym sobotę. Za przyjęciem kooptacji Magdaleny Grzeleckiej proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę, stwierdzam, że Magdalena Grzeleska została członkiem naszego zarządu jednogłośnie. Szanowni Państwo, oczywiście dziękuję bardzo za zaproszenie. Jak zwykle w imieniu wójta, Państwo już wiecie, że zawsze ja jestem tutaj. Chociażby z racji tego, że jestem również członkinią tego koła. Zawsze z wielką przyjemnością tutaj wszystkich Państwa odwiedzam i bardzo miło jest Państwa widzieć. Szkoda, że tak niewiele osób. Faktycznie potwierdza się fakt, że z roku na rok tych osób przychodzi mniej. No ale trudno, widać takie czasy. Nikt nie mówił, że będzie lekko. Chciałabym tutaj przy okazji nawiązać, tutaj Pan pozwolił sobie zadać pytanie, co ze zbiornikiem w Dzikowcu. Nie tak dawno odbyło się u nas w Urzędzie Gminy z Panem Wójtem, z Panem Prezesem spotkanie, również z przedstawicielem okręgu. Tak, z Panią Dyrektor, która osobiście brała udział w tym spotkaniu. Zebranie, które dotyczyło stanu technicznego zaporu na zbiorniku w Dzikowcu. Proszę Państwa, niestety dzieje się tak, że są to obiekty wybudowane, które się amortyzują, ulegają zużyciu, coś się z nimi po jakimś upływie czasu dzieje. Się do tego, żeby o każdych takich rzeczach Państwa na bieżąco informować. Stąd proszę Pana, być może ja w tej sytuacji nie wiem, dlaczego nie było mowy o Dzikowcu, ale domyślam się, że to chyba właśnie o to chodzi, Panie Prezesie, prawda? Że tak naprawdę nie wiemy, co będzie. Po prostu nie wiemy. Musimy czekać cierpliwie do wiosny. Ja bardzo życzyłabym sobie, ale przede wszystkim Państwu, żeby nie było takiej potrzeby, żeby tą wodę spuszczać, bo wtedy wiadomo, co się z tym wiąże. Wiąże się cała akcja odłowienia, prawda, rybostanu i przeniesienia, zapewnienia, ta cała logistyka z tym związana. Ale stąd też, tak jak mówię, nasza natychmiastowa reakcja i wolimy być, że tak powiem, dlaczego przedstawiam to Państwu w taki sposób? W taki, że ja zawsze mówię, lepiej być miło zaskoczonym niż bardzo rozczarowanym. I my wolimy przedstawić i przygotowywać się na ten najbardziej czarny scenariusz, ale później, jeśli się okaże, że nie jest potrzebne spuszczanie jednak tej wody i organizowanie całej akcji odłowienia tych ryb. Na razie jeszcze nie wymaga to, on jako osoba bezpośrednio odpowiedzialna poinformował nas, że nie są to jeszcze aż takie rzeczy, które wymagają zgłoszenia natychmiastowego do nadzoru budowlanego, bo tak mogło się też stać. Natomiast, tak jak mówię, daliśmy sobie szansę
na to, żeby sprawdzić, co się tam dzieje. Także sądzę, że jeśli to Państwa zadowala, taka informacja, to, no to chyba tyle by było w tym temacie. Proszę Pana, nie, na razie nie dopuszczamy takiej sytuacji. Nie zakładamy, że dojdzie do najgorszego, absolutnie. Pan Parylak nas tutaj uspokoił, bo my zaraz też, jak to się mówi, zrobiliśmy wielkie oczy, przerażeni. Panika zapanowała. Nie jest to aż taka straszna wizja, ale faktycznie jest to coś, co bezwzględnie należy monitorować i kontrolować. No, ale z tego, co tutaj była mowa, to przecieki są w koronie zapory, tak? Tak, tak. Istnieje, powiem inaczej. Powiem inaczej. Proszę Państwa, proszę Państwa, nikt z nas nie jest fachowcem w tym temacie. Szanowni Państwo, nie. Dlatego chcę od razu powiedzieć. Pan Parylak ma pewną wizję. Zanim rozpocznie się dyskusja, prosiłbym o zabranie głosu pana wiceprzewodniczącego zarządu okręgu, pana Parszuta. Na wstępie chciałem wszystkim przesłać pozdrowienia od naszego prezesa okręgu Jana Gromali i pani dyrektor Katarzyny Tęczy. Oni dzisiaj musieli jechać do Płocka na zebranie, dlatego tutaj nie przyjechali, ale wysłali mnie i jakie będą tu problemy, to będę starał się odpowiedzieć, co będzie każdy dotyczyć. Następnie chciałem teraz powiedzieć o porozumieniach, jakie zawarł okręg na rok 2012. To tak, z Jelenią Górą, Legnicą, Wrocławiem. Piłą, Słupcem, Szczecinem, Zieloną. Zapory w ten sposób podpisane, że 80% opłat są nasi lubkarze, ci co mają 100% opłaty. Znaczki będą mieli skarbnicy nasi i będą mają rozprowadzać zezwolenia i znaczki z okręgu opolskiego. I tamci z Opola tak samo będą bez żadnych tam ustępstw, będą normalnie wszyscy musieli zapłacić połowę naszej składki. Raczej już mam czystego zaszeregowania i je trzeba bezwzględnie zwrócić. Te zezwolenia i statki i rejestr, nie? To jest razem jedno zezwolenie i rejestr, co dostajemy. To jest bardzo ważne, żeby tego pilnować. No co jeszcze? No chciałem pogratulować na zakończenie Wam jako kole prężnej pracy. Zwłaszcza chciałem zwrócić uwagę, że dużo pracujecie nad akwenami. Nad akwenami. Następnie dużo zawodów organizujecie. Prowadzicie porządną stronę internetową, z której wszystko się można dowiedzieć. To Wam wszystkim gratuluję i na zakończenie życzę Wam zdrowia, pomyślności w nowym roku 2012 i mnóstwo sukcesów i przygód wędkarskich nad wodą. I jakie będą pytania, proszę bardzo, ja se zapiszę. Ja mam taką jedną propozycję w związku z tym, że na stawach przy Nawce jest bardzo dużo prac jeszcze do wykonania, bardzo dużo prac zostało wykonanych. Jest w związku z tym pilny zakup agregatu prądotwórczego. Tam wiadomo, że robimy dużo rzeczy elektronarzędziami, a no innej energii tam z tego tytułu nie mamy. Koszt takiego zakupu kształtuje się około 1500 zł. To nie jest ujęte w preliminarzu. Trzeba by było zrobić poprawkę, ewentualnie czy tam, to już tam skarbnik nad tym będzie pomyśli, ale taki zakup agregatu jest moim zdaniem niezbędny. Czy są jeszcze jakieś wnioski? Proszę kolegów, proszę kolegów, jeśli nie, nie ma więcej wniosków. Jeśli nie robi, to śmieli. Tak. Zamykam listę zgłaszania wniosków i przystępujemy do głosowania uchwał. Z
Sprawozdanie z działalności koła to była już sprawa uchwalona. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego. Proszę kolegów, kto jest za przyjęciem sprawozdania Sądu Koleżeńskiego? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę, stwierdzam, że sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego zostało przyjęte. Sprawozdanie finansowe koła było przyjęte. Sprawozdanie kapitanatu sportowego. Proszę kolegów, kto jest za zatwierdzeniem sprawozdania kapitanatu sportowego? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, nie widzę. Proszę? Wstrzymał się? Stwierdzam, że sprawozdanie kapitanatu sportowego zostało przyjęte jednogłośnie. Sprawozdanie komisji rewizyjnej. To jest za przyjęcie sprawozdania komisji rewizyjnej. Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że sprawozdanie komisji rewizyjnej zostało przyjęte. Informacja z działalności Społecznej Straży Rybackiej. Kto jest za przyjęciem informacji z działalności Społecznej Straży Rybackiej? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzyma? Nie widzę. Stwierdzam, że informacja z działalności Straży Społecznej Straży Rybackiej została przyjęta jednogłośnie. Proszę kolegów, comiesięczny plan pracy został już przyjęty, plan działalności koła został przyjęty, preliminarz budżetowy został przyjęty. Uchwała nr 3. Zwalnia się z pracy na rzecz koła inwalidów pierwszej grupy kobiety, młodzieży do lat 16, inwalidów w naszym kalectwie, członków koła, którzy ukończyli 65 lat. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Ja mam 65 lat. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała nr 3 została przyjęta. Uchwała nr 4. Upoważnia się zarząd koła do możliwości przeniesienia preliminarzu kosztów z pozycji zaoczyszczonych do pozycji przekroczonych. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Jest. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała nr 4 została przyjęta. Uchwała nr 5. Upoważnia się zarząd koła do wprowadzenia bezpłatnego wędkowania dla dzieci do lat 14 na stawach w Cinawce Dolnej w okresie wakacji. To jeszcze, jest za... Tu jeszcze bym dodał i tych egzaminów, bo... Egzaminy to już jest ustawowo sprawozdanie. Kto jest za przyjęciem tej ustawy? Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę, stwierdzam, że uchwała nr 5 została przyjęta. Proszę kolegów, jest propozycja uchwały nr 6, podniesienie spisowego na zawody z 10 zł na 15 zł. Czy są jeszcze jakieś inne propozycje? Pytam się, czy są jeszcze jakieś inne propozycje? Ja mam 20 zł. Proszę. Proszę o uzasadnienie podniesienia tej składki spisowego z 10 na 15 zł. Bo wiadomo, każdy chce jakiś poczęstunek, tak? Każdy chce coś tam do tego, jakiś dodatek. Wiecie, kto jest na zawodach, wiecie, że zawsze jakaś tam nagroda, jest do tego dodatek. Nie powiem jaki, bo nie wypada mi tu mówić, ale... No jest kiełbaska. Jakiś taki kiełbaska do tego i tak dalej. I w związku z tym... Wiadomo, no to trzeba było podnieść te 5 zł. Rozumiemy? Bardzo, bardzo dobrze, jak rozumiemy. Koledzy wszyscy... Proszę kolegów, kto jest za przyjęciem uchwały nr 6, to jest podniesienie spisowego na zawody z 10 na 15 zł. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięciu. Proszę zaprotokołować.
przy 5 głosach wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Uchwała nr 7. Zakup agregatu. To jest propozycja uchwały nr 7. Zakup agregatu prądotwórczego. No teraz do pracy, no, żeby było w kole, nie? No. To znaczy, żeby było czym pracować na tej ścinawce, bo w tej chwili nie mamy. No w dzikowcu też się przyda na dzikowcu. Ale głównie rozchodzi się o ścinawkę. Czy są jakieś uwagi co do tej uchwały? Proszę kolegów, kto jest za przyjęcie uchwały nr 7? Zakup agregatu prądotwórczego do koła. Proszę o podniesienie ręki. Dobra, będzie. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jeden. Dwa. Dwóch. Przepraszam. Stwierdzam, że uchwała nr 7 została przyjęta. To jest właśnie to, jak ktoś nie przyjeżdża, choć jeszcze jest w komisji. Proszę? Kto nie przyjeżdża na stawę, to nie wie, do czego to jest. Tak. Proszę kolegów, w związku z tym, że wyczerpaliśmy już wszystkie punkty, chciałbym wszystkim podziękować przybyłym za obecność, za dyskusję. Pragnąłbym, abyście na przyszłość po prostu wzięli za matych kolegów, jak idziemy na zebranie, żeby każdy przynajmniej przeprowadził jeszcze jednego kolegę. Żeby nas było tu więcej, bo... Ja przeprowadziłem dwóch. Proszę kolegów, są uchwały i później słychać na ulicy. Znowu wymyślili, znowu podnieśli. A jak wiadomo, nieobecni nie mają racji. Ja ze swojej strony wam dziękuję. Jak umiałem, jak potrafiłem, tak starałem się te obrady poprowadzić. Także jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w przyszłym roku. Ci, co się wstrzymali,